A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. Ewangelia Łukasza 23:33-34. Jezus modli się za swoich oprawców. Wiele razy słyszeliśmy o skazańcach, którzy na krótko przed egzekucją proszą o przebaczenie skrzywdzone ofiary lub ich krewnych, jeśli ofiary nie żyją. Nie ma w tym nic niezwykłego. Skazaniec modlący się za swoich oprawców to już jest coś niespotykanego. I to właśnie dzieje się w tym przypadku. Co więcej, ten skazany człowiek w ogóle nie jest winny. Piłat, sędzia rzymski, kilkukrotnie stwierdza niewinność Jezusa. W końcu jednak ulega naciskom przywódców żydowskich i rozjuszonego tłumu, skazując niewinnego człowieka na śmierć. Mamy to udokumentowane w Ewangelii Łukasza 23:14-22. Ojcze, przebacz im. Jezus ma na myśli tych, którzy zaprowadzili go na krzyż. Jaka miłość przemawia z tej modlitwy? Pod okiem żądnego sensacji tłumu, który wcześniej głośno domagał się jego ukrzyżowania, cierpiący Zbawiciel daje imponujący przykład realizacji swojego nakazu. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Mateusza 5:44. Jakże łatwo Pan Jezus mógł się obronić. Do swojej dyspozycji miał 12 legionów aniołów. Mateusza 26:53 świadczy o tej liczbie. Ale wyrzeka się ich z miłości do człowieka. Jest gotów wszystko znieść, aby ludzie mogli zostać zbawieni. Oni nie wiedzą, co czynią. W ten sposób Jezus daje wyraz temu, że jego oprawcy zaprowadzili go na krzyż nieświadomie. Tak więc przed prawem żydowskim nie byli oni uważani za morderców, lecz tylko za zabójców ludzi. To istotna różnica. Mordercy mają być karani śmiercią, ale zabójcy mogą zostać ułaskawieni. I o tym jest mowa w dalszej części Dziejów Apostolskich. Bóg w swoim miłosierdziu odwołuje się do ich sumień. Tysiące z nich w tamtym czasie uznają swoją winę, przyjmują przebaczającą łaskę Boga i wierzą w Pana Jezusa. Do dzisiaj ta miłość i ta łaska są dostępne dla każdego, kto zwróci się do Boga.